Tutaj jest plaża koło lotniska na Phuket. Czy się opłaca na tej plaży być? Opłaca się. Nie żałuję, że przyjechałem. Zapakowaliśmy pokój. Tutaj przy plaży mamy. To mamy w ogóle nasz pokój z plażą zarezerwowany na 2 dni. I tak to wygląda. Jak ktoś chce przyjechać na tą pobliską plażę, koło lotniska, bardzo blisko koło lotniska jest, to śmiało przyjeżdżać, bo plaża nie jest zła i sobie jeszcze można poplażować przed samym odlotem z tej oto wyspy. Zaraz się spytamy Janet, czy by polecało tu przyjechać na tą plażę koło lotniska przed wylotem. Janet, if someone wants to, you know, enjoy here. Yeah? It's well worth it, no? Hotel taki kosztuje około $50, 250 zł tutaj za jedną noc, czyli a koło lotniska to jest oddalone około może 5 minut, sobie wyobraźcie, ta plaża jest od lotniska 5 minut. Patrzcie na ten standard hotelu, ty, to nawet by było można tak z rodziną 5-osobową spać. Bez problemu. Koło plaży zaraz. Z tyłu jest plaża zaraz, tak? Mam w ogóle jeszcze piach dla siebie, tak? Taka łazienka jest w ogóle. 250 zł kosztuje za noc. Fajnie to wygląda, no. Taki ładny, fajny. Taki jeden z najlepszych chyba hoteli, jaki tutaj mieliśmy. Tu jest jeszcze, a tu jest, a to jestem ja. I moja fryzura plażowa. Tu patrzę. Szafa. Wow, safe. O, bardzo ładny hotel. Skromny, taki ładny, ale tak pachnie ładnie. Taki świeżość, taka koło plaży. Opłaca się za takie pieniądze, moim zdaniem. Raz na jakiś czas zaszaleć.